Witam serdecznie zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Dziś są dwa odcinki Pokaż co potrafisz na lightach siódmotierowych, czyli jeżeli oglądaliście to poprzedni odcinek, to był SP1C niemiecki siódmotierowy czołg, również z magazynkiem, a teraz widzicie powtórkę, można powiedzieć, króla siódmotierowych lightów, przynajmniej wielu graczy uważa za takiego M41 Worker Bulldog. Na mapie bardzo lubianej przez lighty, ponieważ właśnie tutaj na środku, na mapie Lakeville, można sporo spotować. No i właśnie tutaj za krzaczkiem stanął kolega Kisex. I w ogóle zobaczycie jego bardzo dobrą bitwę na tym czołgu, na tej mapie. Cześć, Kisex. Witam. Dobrze, pomyślałem, że właśnie taki krzaczek jest tutaj w porządku, ponieważ załączasz sobie lornetkę i jak widać zasięg spotowania jest o wiele dalej niż ta droga, którą jeżdżą czołgi ciężkie, no i możesz spotować pojazdom, no i sam możesz strzelać, bo one są tak daleko od ciebie, że nie wykryją cię po strzale. Tak, zgadza się. Na początku, jak ten lightweight tutaj był, to jeszcze, znaczy light, to jeszcze mogły jakoś mnie wyspotować po strzałach, ale jak już on zginął, to spokojnie strzelałem. Powiedziałem, że one nie wyspotują mnie. Oczywiście już kilka razy pokazywałem Worker Bulldoga w Pokaż co potrafisz, ale to było już dosyć dawno temu. Różne są bitwy. Oczywiście można powiedzieć najbardziej widowiskowe to są bitwy, gdzie Worker Bulldog robi 8 km w ciągu jednej bitwy i non-stop tam kręci się wokół czołgów jak bączek. Tutaj akurat będzie taka uważna gra, ale zobaczycie, wynik końcowy już będzie godny uwagi. Czyli no, to nie jest taka mapa chyba, są różne mapy, nie? To jest taka mapa, gdzie raczej no nie za bardzo, żebyś tam za tą M103 jeździł i się kręcił, tylko raczej środeczek i spokojnie do przodu, tak widzę, przynajmniej, że się dzieje. No, zgadza się, jakbym pojechał gdzie indziej, tak myślę, że bym szybciej zginął niż jak tak sobie siedziałem tutaj na środku i z dalsza, z dalszej odległości strzelałem do czołgów, które widziałem po lewej, po prawej, na środku. Dobra, jak tutaj sobie strzelasz w czołgi, to pytanie tendencyjne, które zadaję wszystkim Pokaż co potraficzą, czyli Kisex. Czy to jest, ma jakiś związek z seksem, czy dlaczego jesteś Kiseksem? Nie, to nie ma nic z tym związanego. Jak miałem 13 lat, nie miałem pomysłu na nick. No to sobie zacząłem pisać jakieś przypadkowe litery i tak w końcu mi wyszedł ten nick i tak stwierdziłem, że jest fajny. I od tej pory już mam zawsze ten nick. W każdej grze. Aha. MMO i tak dalej. Czyli wiemy, że 13-latkowie głównie właśnie, jak klikają na klawiaturę, to wychodzi im w części niku seks. Dobra. Nie, no te one są, te litery są blisko po prawej stronie. K i I jest blisko siebie i S, E i X też są blisko siebie, więc no tak przypadkowe to było. Dobra. Okej, okay, czyli kolejny krzaczek, kolejny spokojny tutaj, spokojna, uważna gra. Oczywiście ten czołg może wiele, właśnie. Mówiłem na początku, że uważany jest on za króla siódmotierowych lightów. Oczywiście niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, ale oczywiście główna zaleta tego, że jest on uważany za super, to jest właśnie to, co teraz widzicie, czyli magazynek, który ma w sobie 10 pocisków strzelających po 150, czyli łącznie z magazynku możemy ustrzelić 1500 obrażeń. Penetracja 175 na bazowych pociskach. Oczywiście ma również tutaj pociski goldowe, kumulaki z penetracją 210. Ale czy to jest główna zaleta tego czołgu? Co on tam jeszcze ma takiego ciekawego, o czym warto powiedzieć, Kisex? To on bardzo szybko jeździ, 72 na kilometr na godzinę. No i ten zasięg widzenia, jak w każdym niby lajcie, ale no...
Według mnie ten magazynek i ta szybkość. Że wszędzie możesz szybko dojechać na każdą miejscówkę na mapie, żeby szybko podspotować, albo wyjechać na czołg jakiś z pełnym magazynkiem 10 pocisków, co może 1500 właśnie uszkodzeń zadać, to jest fenomenalne w tym czołgu. I dlatego, tak jak zawsze wspominam, czołgami lekkimi należy na początku grać uważnie, żeby zostawić, no teraz już zostało ci 409 obrażeń, znaczy HP, ale później wyjeżdżając z pełnym magazynkiem na jakiś osamotniony czołg, co będzie tutaj w tej bitwie, zaraz zobaczycie, pokazane pod koniec bitwy, to no to możemy zmiażdżyć go spokojnie. Nie warto ginąć wcześniej, lepiej później takim bulldogiem. No teraz spotowałem i tego E75, żeby go zabili w końcu, bo ta lewa flanka po lewej stronie stała tam i nic nie robiła przez tego E75, bo próbowali go zabić. Co chwilę się chował, no i nie mogli go zabić. Mhm. Więc musiałem sam wziąć się za to. Na początku chciałem go gąskować, żeby stał w miejscu i mogli do niego strzelać. No ale nie mogli go przebić w ogóle. No jak wiadomo, tam pokazywał bok wieży, to była jakaś szansa twoja. No i teraz tak, to zauważyłeś, jest boczek wieży, myk, i czołg zniszczony. Drugi pojazd, 3335 obrażeń. To już jest nieźle, ale będzie lepiej. Tutaj myślałem, że on strzelił i wyjechałem na niego, no ale... Czyli... Było okej w miarę. Tak jest. No ten IS... Teraz wiedziałem, też tak że przeładował, więc... się trochę schowałem. No ale tam już w tle widać, została soczysta, mięsista T-30. No i ostatni pocisk masz. I dobrze, że trafiłeś, nie? Tak, zgadza się. Bo zostało mu 1500. A ty tak, masz, poniżej. Teraz przeładowujesz 10 pocisków. I gdybyś teraz go nie trafił, to prawdopodobnie byłby problem. Szczelił, więc stwierdziłem, że podjadę bliżej już. Skrócę dystans do niego. A ta skała mi tutaj bardzo pomaga w tym wypadku. Dobra, i teraz przygotowujesz się do ataku. Już przeładowany magazynek za chwilę będzie. No i... zaraz będzie atak na 1500 HP. No i jedziemy. Dwa... No, popatrzył się w drugą stronę, no i wjechał, nie? Tak jest. Oczywiście... O! I strzelił! No i teraz spokojnie można drugie go dojść. Tak jest. Drugie okrążenie. I nawet będzie teraz za chwilę podpalenie jedno. Myk. I ostatni strzał i jest zadane cały T-30 zmiażdżony przez ciebie. No i prawdopodobnie na początku nie spodziewałeś się tak dobrego wyniku, ale już od razu widać, że gwiazdka razy 5, 16560, no to jest już sporo expa na T-49. Wsparcie, high caliber, czołgista snajper, no i bazowy exp okazuje się twój na razie najlepszy, czyli 2208, co daje chyba 3312, nie pamiętam, coś takiego, nie? No. Exp, czyli naprawdę bardzo solidny, 5558 obrażeń, prawie 3000 wyspotowanych, tak naprawdę nie przejechane tak dużo, czyli to nie była bitwa, ale to jest Lakeville, tutaj lighty powinny jednak środkiem spotować i ty to zaprezentowałeś bardzo dobrze, no i oczywiście wykorzystywać czołgi i je niszczyć. Prawie 80 tysięcy kredytów, no i w zasadzie tyle. Największa tutaj niesamowitość tej bitwy to są obrażenia oraz exp. Dobra, no to w zasadzie wszystko.
Mam nadzieję, że ci, którzy nie grali Worker Bulldogiem, będą go teraz chcieli. Dobra, Kisek, to co? Na końcu może coś byś chciał jeszcze dopowiedzieć lub kogoś pozdrowić? No, to ja bym chciał pozdrowić Ironka, Kapcia, Damianito i Blancisza, i cały Clan Clips. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, na razie.